Hej, witam serdecznie, mówi do Was Andrzej Mazur z kanału Znawca i dziś chciałem Was zaprosić na test i rozpakowanie tabletu firmy Pentagram. Jest to model Quadra 7 Ultra Slim P5350. Jest to model wyposażony w matrycę IPS o przekątnej 7 cali, rozdzielczości aż 1280 punktów na 800, obsługujący 5-punktowy multidotyk, wyposażony w 4-rdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 1,2 GHz, pamięć RAM to 1 GB pamięci DDR3, tabletem zarządza Android wersji 4.1.1. Zgodnie z tym, co możecie przeczytać na pudełku, tablet wyposażony jest w Wi-Fi, w złącze USB obsługujące modemy 3G, natomiast samo urządzenie nie posiada wbudowanego modułu 3G. Posiada frontową kamerę 0,3 megapiksela, główną kamerę 2 megapiksele, złącze HDMI, USB funkcją OTG. Standardowo zainstalowany jest plugin Flash. A teraz zapraszam Was już na rozpakowanie. Moi drodzy, skąd pomysł na test właśnie tego tabletu? Po pierwsze zauważyłem w sieci taką dosyć agresywną promocję jednego ze sklepów, który sprzedawał ten tablet za 399 zł i w pierwszej kolejności ta reklama mnie zaciekawiła. Później dowiedziałem się, że to jest ten tablet, który nam sieć T-Mobile proponuje w promocji za 50 zł w umowie na 36 miesięcy lub także w innej ofercie razem z telefonem Galaxy S4 Mini za cenę 80 zł również z tym oto tabletem, więc postanowiłem zbadać temat i zapoznać się, co warty jest tablet oferowany w tej chwili tak agresywnymi reklamami przez T-Mobile. A teraz szybkie rozpakowanie. Otwieramy opakowanie. Na samym wierzchu, jak widzicie, jest tablet. Proszę bardzo, tak on się prezentuje. Na razie go odłożę na bok. Pokrywka. Co mamy w środku, moi drodzy? Mamy ładowarkę sieciową. Szybko ją rozpakuję. Od razu Was poinformuję, że ładowarka jest na niestandardowe złącze, takie jak jeszcze kiedyś dawno było używane. Okrągła wtyczka. Wydajność tego zasilacza to jest już Wam... Spróbuję odczytać tylko 0,3 A, ale dobra informacja, urządzenie też ładuje się poprzez łącze USB, więc to jest taka jakby dodatkowa funkcja. Mamy tutaj przejściówkę z micro USB na normalne USB. To jest bardzo dobra informacja, szczególnie, że urządzenie nie wyposażone jest w 3G, więc jeżeli chcemy podłączyć modem, lista modemów, które obsługuje urządzenie, jest na stronie producenta. Możecie sobie sprawdzić. Tutaj mamy miniaturową instrukcję obsługi. Przez przypadek znalazłem na stronie producenta plik w PDF-ie. Proponuję go ściągnąć, bo to są tak małe literki, że jak osoby mają jakieś wady wzroku, to będą miały trudności z jej odczytaniem. Tutaj mam akurat dokument sprzedaży. Cóż tutaj za krótkie wprowadzenie do samego systemu Android i obsługi Androida. Odkładamy. Tutaj mamy słuchawki. To nie są słuchawki dokanałowe, tylko takie tradycyjne, douszne słuchawki. Jak widzicie, nawet ich nie otwierałem i nie zamierzam. Nie oczekuję tutaj po nich zbyt wiele. Mamy do czynienia z tabletem budżetowym, więc wystarczy, żeby słuchawki grały. Na dnie jeszcze mamy gwarancję producenta, a pod tą małą klapką jeszcze mamy standardowy kabel USB, który łączy, możemy podłączyć PC z naszym tabletem w celu przesyłania danych, a także i ładowania. To jest taka dobra informacja. A teraz przejdźmy już do omówienia sobie samego tabletu. Hej moi drodzy, tak się prezentuje przed nami nasze urządzenie. Naprawdę pierwsze wrażenie jest bardzo dobre.
Jest to biały egzemplarz, bardzo cienki. Przyjrzyjmy mu się dokładniej. Według zapewnień producenta jego grubość to 8 mm. Postanowiłem to sprawdzić. Wezmę sobie sufmiarkę. Moi drodzy, nawet mam mniej niż 8 mm. 7,9. 7,9 mm. Więc urządzenie jest bardzo smukłe. Z wierzchu było fabrycznie przykryte od razu folią ochronną, ale taką zwykłą. Nie jest to jakaś tak specjalnie położona. Jest to taka typowa folia. Możemy znaleźć tutaj nawet drobne pęcherzyki powietrza. Nie przeszkadzają one w użytkowaniu. Folię będzie można zawsze wymienić. Jak wygląda tył urządzenia? Tył urządzenia jest z aluminium, moi drodzy. Chociaż to aluminium wygląda tak jak plastik malowany na aluminium. Długo zastanawiałem się, czy aby na pewno. Próbowałem tutaj nawet rozdrapywać przy złączach, czy aby na pewno to jest aluminium, bo według opisu jest aluminium, ale nie miałem takiej pewności. Tu jest taki dziwny rant wokół na tym tablecie, który mimo, że urządzenie dosyć przyjaźnie wygląda, to ten rant przeszkadza. Mamy takie odczucie ostrych krawędzi. Takie dobre wrażenie psują także ostre krawędzie portów. Jeżeli urządzenie trzymamy w ręku, to te porty odczuwamy pod palcami jako takie ostre ranty. Trochę to się słabo prezentuje. A teraz zacznijmy już po kolei od góry, omówię wszystkie przyciski. Na górnej krawędzi mamy tak guzik włączania, także wybudzania i wprowadzania w stan uśpienia. Przycisk podwójny głośniej, ciszej. Tu jest maleńka dziurka mikrofonu. Dalej po prawej stronie mamy złącze mini jack 3 mm. Poniżej złącze micro USB. Jeszcze niżej mamy złącze mini HDMI. Poniżej okrągłe złącze ładowania. Na dole mamy złącze na karty mini SD do 32 GB. A po lewej stronie nie ma nic. Co prawda mamy tu taką jakby dziwną zaślepkę, która sugeruje, że coś tu się pod nią kryje, ale jak można się domyślać, jest tu prawdopodobnie może do innego wariantu urządzenia z modułem 3G. Tutaj ona jest po prostu niewykorzystana. Jak już jesteśmy na spodzie urządzenia, to możemy zobaczyć dwa otworki głośników. Mam tutaj kanał lewy, kanał prawy, chociaż ich umiejscowienie powoduje, że raczej nie usłyszymy efektu stereo. Tak, jeszcze raz rzut od spodu. Moim zdaniem ta obudowa dosyć szybko ulegnie degradacji. Jest taki zmatowiony aluminium, ale nie pokryte żadnym lakierem. Więc prawdopodobnie dosyć szybko będzie łapać rysy. Chociaż przez te kilka dni, które urządzenie posiadam, takich szczególnych nie zauważyłem. Jest tutaj też widoczna od razu kamera bez diody LED, jak widzicie, podświetlającej zdjęcia. Jej rozdzielczość wynosi, niech sobie przypomnę, 2 megapiksele. Natomiast z frontu urządzenie wyposażone jest jedynie w kamerę frontową 0,3 megapiksela. No to cóż, wybudźmy urządzenie ze stanu uśpienia. Więc naciskamy górny przycisk i obudzimy urządzenie. Na ekranie powitalnym mamy standardowe kółko z Androida 4.1. W lewo włączenie aparatu, do góry wyszukiwarki Google, a w prawą stronę odblokowanie urządzenia. W tej chwili widzimy pulpit, nieco go zmodyfikowałem, natomiast nic szczególnego tutaj na nim więcej nie było pierwotnie. W prawym górnym rogu mamy wywoływanie głównego menu ze wszystkimi aplikacjami. Mamy tutaj dwa ekrany aplikacji. Potem mamy tutaj trochę widgetów. I to wszystko. Teraz tak, na dole urządzenia, na dole widzimy zawsze belkę z opcjami. Od lewej strony powrót. Potem guzik Home. Następnie przycisk aktywnych aplikacji.
czy też aplikacji ostatnio uruchamianych, dodatkowo w tym urządzeniu dołączono przycisk robienia print screenów. Z jednej strony to jest funkcja czasami przydatna, natomiast dla osób początkujących może tylko niepotrzebnie wprowadzać ich w jakieś dodatkowe zakłopotanie. A początkującym raczej ona nie będzie zbyt użyteczna. Po prawej stronie mamy tutaj pasek statusu z godziną, z funkcjami, jakie są aktywne. W tej chwili widzicie, że jest włączony Wi-Fi, wskaźnik baterii i aplikacji, które pracuje w tle, czy informacje też o alertach. Wysuwamy od dołu menu. Możemy tutaj zobaczyć też godzinę i podstawowe informacje. Mamy tutaj podgląd też podstawowych alertów. I najważniejsze też mamy tutaj szybkie wejście do ustawień. Do ustawień wstępnych. Na tych ustawieniach mamy przede wszystkim włączenie Wi-Fi, możliwość aktywowania funkcji obracania ekranu, regulowanie jasności. To taka ważna informacja, jak widzieliście na frontowej części nie ma czujnika oświetlenia, więc tutaj możemy sobie regulować jasność. Osobiście funkcja czujnika oświetlenia nigdy nie działa zbyt dobrze, więc że jej tutaj nie ma, to nie jest jakaś wielka strata, uważam. Tutaj mamy aktywowanie też powiadomień i wejście na samym dole do ustawień, do głównego panelu z ustawieniami urządzenia. Tak już tutaj jesteśmy, to szybki wgląd na informacje o tablecie. Zobaczmy sobie, jaką mamy tutaj wersję Androida. Tu jest wersja 4.1.1. Przez Pentagram została zapowiedziana wersja 4.2. Natomiast raczej nie ma co oczekiwać jakichś jeszcze nowszych wersji systemu. Słuchajcie, teraz słowo o parametrach technicznych. Tablet ten wyposażony jest w 1 GB pamięci operacyjnej, 8 GB pamięci masowej. Jest to oczywiście pamięć typu flash. Dla użytkownika pozostaje nieco ponad 5 GB, bo resztę zajmuje system Android. System obsługuje karty microSD do pojemności 32 GB. Teraz, co bardzo ważne, ten tablet nie obsługuje technologii Bluetooth, nie obsługuje technologii GPS i nie obsługuje technologii 3G. Zważywszy, że jest to tablet niskobudżetowy, więc trzeba było na czymś zrobić cięcia, moim zdaniem firma Pentagon poszła w dobrym kierunku, wycinając te bardziej zaawansowane funkcje. Celem było pozostawienie tych funkcji jakby podstawowych, najważniejszych, chociaż osobiście uważam za błąd usunięcie funkcji Bluetooth. Bluetooth pozwala podłączenie chociażby klawiatury i paru innych gadżetów, więc akurat Bluetooth bym pozostawił. Resztę funkcji w budżetowym tablecie można było wyłączyć. Teraz szybka informacja co do wytrzymałości baterii. Ten tablet akurat co do wytrzymałości baterii nie ma pozytywnych opinii. Natomiast z mojego punktu widzenia nie jest najgorzej. W stanie czuwania, jeżeli tylko sporadycznie sprawdzamy statusy na Facebooku, jest w stanie wytrzymać do 3,5 dnia. Jest to, myślę, dobry wynik. Natomiast podczas intensywnego użytkowania, oglądania filmów, grania w gry, to jest w stanie się rozładować nawet w ciągu 3 godzin. Więc tutaj pewnie część z użytkowników nie będzie zadowolona. Moi drodzy, teraz najważniejsza rzecz, jak ten tablet reaguje na dotyk. I teraz tak, żeby było po kolei i jasno powiedziane. Miałem też okazję niedawno mieć dosyć na krótko, co prawda w ręku, tablet Pentagram, który akurat jest dołączany do różnych ofert z Orange. Jest to tak zwany FunTab 7-calowy, czy 7,6-calowy. Tamten tablet bardzo słabo reagował na dotyk. Ten tablet znacznie lepiej reaguje na dotyk. Nie czuć, żeby był jakiś problem z odczytaniem dotyku. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność, to jest bardzo słabo. Tutaj mamy do czynienia z czterorodzeniowym procesorem Cortex A9 z zegarem 1,2 GHz. Wydawałoby się, że ten tablet powinien być szybkim urządzeniem. Natomiast prawdopodobnie gubi go jego rozdzielczość i układ, i bardzo słaby układ graficzny. Ten mały tablecik wyposażony jest w ekran w dużej rozdzielczości, bo aż 1280x800 pikseli. Jest to dość dużo jak w tej grupie cenowej. Jest to właściwie chyba najtańszy tablet, który posiada właśnie taką rozdzielczość. I z takich moich być może subiektywnych opinii to mam wrażenie, że tutaj procesor być może daje radę, bo dziwo, na przykład można tutaj odpalić filmy na YouTubie nawet w trybie Full HD, natomiast taka typowa responsywność interfejsu jest bardzo słaba.
Tutaj mamy ciągłe zwłoki działania tego. Nie reaguje. Zobaczcie, jaka jest zwłoka. To jest, wydaje się, że niedopuszczalne przy czterordzeniowym 1,2 GHz zegarze. Swego czasu testowałem dla Was tablet Go Clever. To był około 10-calowy tablet z jednordzeniowym procesorem, z zegarem 1 GHz i tam responsywność wydawała się lepsza niż tutaj. Na głównym ekranie możemy zobaczyć też widget. Mamy tutaj od lewej szybkie aktywowanie i wyłączenie Wi-Fi. Mamy tutaj funkcję włączenia synchronizacji ze wszystkimi usługami i kontami, jakie mamy skonfigurowane na tablecie. I mamy tu też przycisk szybkiej regulacji jasności. On posiada trzy tryby: tryb ciemnego ekranu, nocnego, pośredniej i maksymalnej jasności. Jak widzicie, jest tutaj nie reagując zbyt szybko. Ale to właśnie dlatego, że przed chwilą aktywowałem tryb synchronizacji i w tej chwili ładują się różne usługi. Widzę jak Gmail, parę innych, więc no tak właśnie wygląda wydajność tego tabletu. Jeżeli system nic nie pracuje w tle, to jego wydajność jest na poziomie dostatecznym z minusem, to natomiast jeżeli cokolwiek dzieje się w tle, jeżeli się aktualizuje jakaś aplikacja lub się synchronizują jakieś dane, no to wtedy tablet strasznie zamula. Bardzo mnie dziwi kilka recenzji w sieci, bardzo pochlebnych na temat tego tabletu. Są typowe recenzje sponsorowane, które tam wręcz zachwycają się nad wydajnością tego tabletu. Moim zdaniem to jest nieuzasadnione. Możecie tutaj zobaczyć, jaka jest bardzo słaba reakcja. Ale widzę, że właśnie sprawdza tutaj na dole, widzę status Gmaila i pewnie kilku innych usług, i dlatego zaczął zamulać. Podobnie, jeżeli włączymy menu tutaj wszystkich aplikacji. I tak jak powiedziałem, że czułość na dotyk jest dobra, no ale to nie zawsze. To znaczy na krawędziach ekranu już jest gorzej. Głównie jeżeli mamy aktywną na przykład przeglądarkę internetową, to zamknięcie lub otwarcie aplikacji tutaj na pasku statusu jest mocno utrudnione. I teraz tak, czasami tutaj na krawędzi ekranu, jak próbuję zamknąć kartę, to kliknięcie w to jest, możecie zobaczyć, no prawie niemożliwe. Próbuję zamknąć tą kartę, przełączyć się. Czasami słychać dźwięk, że no w tej chwili kliknąłem kartę, kliknąłem plus zamiast zamknięcia, a udało się. Więc trzeba mieć dużą cierpliwość, żeby obsługiwać ten tablet. Otworzymy sobie Sony Proline. Nawet dźwięk wydawany, jeśli naciskam na klawiaturę, nie nadąża za naciskiwaniem przycisków. Tak, jak możecie zobaczyć tutaj, Sony Proline załadowała się dosyć szybko. Przewijanie no nie jest zbyt komfortowe, natomiast tablet daje radę. Jak wygląda kwestia skalowania? No tu jest szybko. No właśnie to jest taki tablet trochę kontrastów. Pewne funkcje bardzo mulą, inne wydają się, że działają zadowalająco szybko. Tak jakby było, nie na wszystkich polach został on prawidłowo zaprojektowany. Być może na przykład procesor jest wystarczający, a obsługa grafiki już nie. Łączymy sobie, próbuję pozamykać te karty właśnie. Wiecie, to jest bardzo utrudnione, coś ten dotyk na krawędzi jest. Masakryczny po prostu. Można stracić cierpliwość. Załadujemy sobie tę stronę pudelek. No i czekamy na załadowanie się strony.
Są kłopoty z przewijaniem. Widzicie, zdjęcia załadowały się bardzo szybko. Świadczy o tym, że prawdopodobnie Wi-Fi działa dobrze. Ale przeskrolowanie tej strony jest... O! Już trochę szybciej. No, udało się. Już w kierunku powrotnym już trochę lepiej. Ok, pokażę wam teraz, jak na przykład aplikacja Facebook działa. No nie jest najlepiej. Ale da się korzystać. No to jeśli ktoś jest cierpliwy, ktoś nie jest jakimś mega wyjadaczem i może spokojnie przeglądać sobie te informacje, to jemu w trybie miernym to wystarczy. Natomiast jeżeli ktoś oczekuje szybkiego, błyskawicznego przewijania, to się naprawdę zawiedzie na tym tablecie. No cóż, to jeszcze pozostaje nam YouTube. To jest bardzo ważny test wydajności. O dziwo, sama aplikacja nie chodzi zbyt sprawnie, ale oglądanie filmów jest możliwe. Włączymy sobie jakiś film, który nie widziałem. A nie oglądałem tego filmu tutaj z rekinami. No właśnie, nie powiedziałem nic o głośnikach. To jest maksymalna głośność. Moi drodzy, jak na taki cienki tablet, to ja bym nie oczekiwał nic więcej. To znaczy, mogło być nieco lepiej, ale nie jest źle. Dźwięk jest dosyć czysty, nie ma żadnego charczenia. Wystarczająco głośny. Powiedziałbym, postawiłbym mu tutaj czwórkę. Jak widzicie, tablet sobie daje radę w trybie nawet pełnoekranowym. Sobie przywinąć. No nie jest to już takie proste, trzeba trafić. Ale jak widzicie, dosyć szybko doładowuje treść i reakcja... To samo przewijanie filmu jest dosyć dobra. Dlatego co do tego tabletu mam mieszane uczucia. Sama obsługa interfejsu jest dosyć nieprzyjemna, powolna, zamulająca. Natomiast takie aplikacje jak YouTube działają całkiem sprawnie. Kłopot jest w trafieniu w tej małej ikonki tutaj. O. Oto film od Bastera, też nie oglądałem jeszcze, przynajmniej na tym tablecie. Jego filmu zobaczmy, jak szybko się załaduje. Jak widzicie, daje radę. Oka, co do YouTube'a, właściwie nie można mieć zastrzeżeń. Więc jeżeli chcecie sobie kupić tani tablet dla oglądania filmów, to was nie zawiedzie. Zresztą samo scrollowanie już tutaj w tej aplikacji, no nie działa za dobrze. Ale nie jest źle, no. Na 3+. A teraz, moi drodzy, słowo matrycy. Ten tablet wyposażony jest w matrycę IPS. Jest to matryca całkiem niezła. Nie jest to może taka matryca jak w iPhone'ie, czy w najnowszych telefonach LG. Jest to taka jakby w tych wcześniejszych generacji IPS, która trochę szarzeje, jeśli patrzymy na nią z boku, lekko fioletowieją, czernie też, ale i tak jest bardzo dobrze. W stosunku do tych tanich, matryc TN jest bardzo dobrze. Więc stawiam tutaj 5 z minusem dla tej matrycy. Moja ocena, bardzo dobre kąty widzenia, dobre odzwierciedlenie kolorów. Teraz jeżeli chodzi o Wi-Fi, to też nie ma na co narzekać. Jeżeli widzieliście
filmy, które wam puszczałem z YouTube, to Wi-Fi działa akurat bardzo dobrze, szybko i nie widać tutaj chyba żadnych problemów. Co do jakości wykonania, tablet też wydaje mi się całkiem dobrze wykonany. Z wierzchu szkło, pod spodem mamy aluminium. Można byłoby to zrobić pewnie trochę lepiej, tak jak wam mówiłem, ale jest całkiem przyzwoicie.